to witamy wszystkich 8 czerwca 2023. To jest czwartek. Uroczystość największego ciała i krwi Chrystusa. Czyli tak zwane Boże Ciało. No jest po czwartej po południu. Czemu tak pewnie skoro? No temu, że ja był w robocie. No, smartfonowe zombie na horyzoncie. Wyruszył na rowery. Dzisiaj tak rajza będzie bez celu, bez planu, czyli taką jakie są u mnie najczęściej, chociaż nie w tym sezonie, bo w tym sezonie są zabawy z geocachingiem i taki będzie wyglądać cały ten sezon. Ludzie mają wolne, a u mnie cały weekend pracujący, w sensie takim, że tak zwany długi weekend jest pracujący i wcale mi jakoś z tego powodu źle nie ma. Zresztą znacie moje podejście do tak zwanych długich weekendów. Uważam, że tego być w ogóle nie powinno, tak jak kiedyś w czasach PRL-owskich też nie było żadnych długich weekendów, tak i uważam, że powinno być to do tej pory. Jak trzeba pracować, to się robi, a nie leży do góry dupą czy zbije obąki. Jak już brać urlop, to 2-3 tydnie odpocznieć, dychnąć na całego, a nie jakiś tam 1-2 dni, to się w ogóle nie opłaci. Takie jest moje zdanie. Jeśli chodzi o mój letni urlop, no to powiem wam szczerze coś kontrowersyjnego, a no mianowicie nie planuję jak na razie czegoś takiego. Chociaż pewnie pracodawca mnie wywali, no ale nie chce się mi za bardzo. Ja jest taki lęk, że się mi nawet na urlop nie chce iść. No.
zaludnione miasto sypialnia. Przejdziemy. Dzisiejszego Kauflandu.
absolutnie i słynny kopalniok. Wjeżdżamy z rowerem. O, rower się zmieści. Czekaj, ode mnie. A pójdziemy za rok. Funkcjonuje. Wyjechaliśmy na ulicę Narutowicza. A tutaj mamy nic innego jak zabytkowe budynki walcowni w Czechowicach, Dziedzicach. I remontowany banków Dziedzic. Tylko jedyna, jak tu wali jakąś padliną. Wunio fest szpetnie. Jakąś padliną. No to było głośne, że tu jest firma, która takie smrody robi. Matko Bosko Święte, jak tu śmierdzi. Centralnie, jakąś padliną. Oglądałem wywiad z naszym panem burmistrzem i powiedział, że on zrobi wszystko, żeby firma, która tutaj tak smrodzi, zniknęła. Ma rację, bo smród jest niemiłosierny, nawet jak jest wiatr. Jakąś padliną czy czymś. Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. No proszę, propaganda też się rozprawiła. No i tutaj mamy koła resortówka, czyli Zespół Szkół Technicznych i Licealnych. Tak się składa, że ja jestem absolwentem tej szkoły. Sześć roków mojej edukacji i zawodówka, i technikum, a tu w tym miejscu kajmy są stoły warsztaty szkolne. Warsztaty szkolne, w których było tak zima, tak ciepło i po prostu kapało na łeb, bo dach był pierońsko nieszczelny. To jest jeszcze budynek, w którym były szatnie. Właśnie, tu my się rozbierali. To jest budynek właśnie, który pozostał po tych warsztatach.
a tu jest dawny internat. Jeszcze widać dróżkę, jak się chodziło do warsztatu. Teraz wam powiem coś kontrowersyjnego. Tutaj pisze zakaz palenia. Zakaz palenia, ale jak ja tu chodził do szkoły, to sanikierzy tutaj chodzili kurzyć właśnie. Cigarety. Za tymi oknami w tej sali ją zdawał maturę. I zdołek. Z polskiego i z matematyki. Wtedy były dwa przedmioty, był język polski i wybrany przedmiot. I ją wybrał matematyka. Może był po prostu dobry z matmy. Za chwilę wjadymy na teren Małopolski zachodni. A my opuszczamy już wschodnio tutaj dla Górnego Śląska. O pierwo, ale się zablokował. Jest rzeka biała i w sumie już Małopolska. Tak oto ława tutaj jest. I cisnę. Zanim jednak to zrobimy, to trzeba się wziąć. Wyjść. No i mamy oczywiście Kesza. Problem jest taki, że sobie nie wziął długopisa, a więc się nie wpiszę. Trochę ciulowato, ale zrobiłeś zdjęcie, więc nie ma źle. Taki oto Kesz. Tak, jestem praktycznie po środku niczego, ale Kesz znaleziony tam gdzieś w tych krzokach samchanej, więc mamy dzisiaj jednego, a może się jeszcze uda dwa. Już mi przyszło jeździć po jakichś krowach, nie, ale przy geocachingu tak jest, trzeba uważać na kliszcze, dać pozór pest na nie, bo mogą być spore kłopoty. Kurde, coś się mroczy od strony gór, więc może być troszkę problem. Dzisiaj nie będzie taki długi rajzy, bo ja jest po nocy, a idę jeszcze jutro na rano do roboty. Także to Boże ciało to mamy tylko w teorii wolne. 24 godziny i zajść do roboty, nie? No ale robić trzeba, nie ma rady. Nikt nas od tego nie zwalnia. Na pędzyja trzeba zarobić. No i dotarłeś tutaj do takiej kapliczki. Nie wiem, co to za Matka Bosko tam jest, ale piękna kapliczka, prośby i podziękowania. To się otwiera, czy to? Nie, to jest przykręcone. Uzdrowienie chorych, módl się za nami, jak najbardziej. No i taka kapliczka na strumie, a raczej na to, co, na tym, co z nim, z niego zostało. Tu urokliwe miejsce. Prawo, no to pokręcimy w prawo. Przeleci woda.
Nie będziemy wylewać, bo woda trzeba szanować. Ale tu jest potężny dom. Kurde. Jest piorun. Jakieś stodołaki. No niestety nie udało się kesza znaleźć przy kaplicy. Pisali, że go nie ma. To jest moje wiadomość do właściciela, że nie ma. Cisnęmy już bardziej w stronę chałupy. Jest już po 7:00. Tu jest to przejście. Jest nieoficjalne. Księżycowy krajobraz. To myślał, że my są na Śląsku, no to się myli. Tu jeszcze jest Małopolska. To co my przejeżdżali, to była rzeka Biała, ale ona w tym miejscu nie tworzy śląsko-małopolskiej granicy. Z kuli tego, że jak ta gruba tutaj powstała, ta gruba już jest na Śląsku. To ta rzeka przesunęli z kuli tego, że musieli tutaj te hołdy robić. Ale granica nie ma przesunięta. Także hołdy są w Małopolsce, a gruba jest na Śląsku, tak jak powinno być. Nie? Jak ktoś oglądał film Eugeniusza Kluczniuka Bezuch 2 rewizyta, to lotnisko tam było nagrane i pełniło rolę lotniska we Frankfurcie nad Menem. Dynamumy. Granica śląska. I tutaj wam powiem taką ciekawą historię, bo to jest właśnie stare koryto tej rzeki Białej. Po lewej mamy już Gnał Śląsk, po prawej jest Małopolska. Tam już jest Wisła i do 1772 roku tam był trójstyk Prusy, Austria i Polska. Polska, Austria, Prusy. Także jak ktoś nie wie, to jest to taka ciekawa sprawa. Stary trójstyk. Jeszcze nie powiedział, że wcześniej zamiast
Austrii, tutaj z lewej strony było Królestwo Czeski, a tak w ogóle to Wisła, która tam jest, ona to tu w tym miejscu dokładnie mocie Wisła, to ona stanowiła też granica prusko-austriacko, nie? Do tego miejsca, tu do lewej strony, była prusko-austriacko granica po wojnach śląskich, bo przed tymi wojnami to Austria tam była jeszcze na Górnym Śląsku, jest daleko, Katowice były w Austrii. Także bardzo skomplikowana ta historia tutaj w tym miejscu jest, jeśli chodzi o te granice. Szkoda, że to nie ma nigdzie tutaj opisane jaką tablicą, bo tak doprawdy to nikt nic o tym nie wie. Jedynie ci, co się interesują historią, ale miejsce naprawdę godne obczynienia. Tu w tym miejscu była rzeka Biała. I tu do dzisiaj jest granica właśnie śląska. Tu jest Śląsk po lewej, nie? Po prawej jest już Małopolska. I tam na północ za Wisłą też jest Śląsk, nie? Taki klin tu jest. Nie? Dobra, trochę zamotał, ale cisniemy dalej. Czy ten przejazd przez Wisła tutaj będzie funkcjonował? Czy nie? Jak były schody, ja tych schodów już nie mam, co? Ja genial. Sami łażę. To jest właśnie granica prusko-austriacka. No to mamy dosyć ciekawe spostrzeżenie teraz, mianowicie jeden z tych ludzi, który szedł, jest radny w naszej gminie. Nie będę go dał z jakiej partii, takiej trzyliterowej. Ja się z tą opcją polityczną nie zgadzam. Od momentu, kiedy Ślązoków nazwali zakamuflowaną opcją niemiecką, czym de facto obrazili Ślązoków pieruńsko i nie przeprosili. A wiecie, że to jest opcja polityczna, która nigdy w życiu nie uznawała czegoś takiego. No i gdzieś mamy jakąś imprezkę do Kałkowicy. Jezioro Goczałkowickie.
No to już nasze zabrzeskie lasy. I pomału się jaremy ku chałupie, bo trzeba jutro wstawać do roboty. Wstawać. O 4:00. I oczywiście jeździć na kole do roboty. Rajzować tam spadki, albo jak tutaj na Śląsku Cieszyńskim się go do spadki, nie? Nie, pan, że po angielsku i no po śląsku. ZOS, zawsze gotowy do obrony kraju. Jeszcze PRL-owskie slogany. O, mrugające światło. Duchy tu są. Jutrida Polak na GPS. Słuchajcie, jest pewien plan, teraz już go mogę zdradzić, chociaż film nie będzie emitowany przed tym wydarzeniem. Już od dłuższego czasu jest planowane spotkanie z panem Franciszkiem Brzozą, czyli tym Hanysem, co jeździ na kole po śląsku. Kanał na kole po śląsku. Jeśli się wszystko uda, jeśli będzie dobra pogoda, to za dwa dni będziemy mieć wspólno rajza. Także no naprawdę byłoby super. Ja już jestem zapisany na ta rajza z Jastrzębio o 10:00. Będę mógł ruszać. Pan Kajsi poprowadzi. No a w niedziela Ligocki rodzinny rajd rowerowy, też jest zapisany. No to taki rajd, taki do dzieci, wiecie, taki fituliton geszepko. Jak się to po śląsku mówi. No ale że to w Ligocie, no to mi nie wypadły nie być. Czyli ten gaszek. No to zaraz będziemy przez Blajzy przejeżdżać i będziemy się żegnać. Tako krótko rajzeczka dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich subskrybentów. Wiemy, że w Chybiu mnie też oglądają. Nawet wiem, jest tam taki fajny zakład fryzjerski. Chybiosz, także pozdrawiam. Jak to jest Chybia, to niech tam idzie się ościgać, zrobić jako fryzura. O pierdolę, tu pojedzie.
Nie, pamiętajcie, jest czerwone, widzicie? To nie ma co szaleć. No na się mi to tutaj nie zdarzyło. No ja mam taki plan właśnie jechać cugiem do Jastrzębia. Znaczy do Zebrzydowic, z Zebrzydowic na Jastrzębie. Żeby się z tym panem spotkać, trafić. Co to jedzie Cieszyn? Czyni? Dobra. No to cóż, no. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko powiedzieć wam. Zakończymy ta rajza krótko, fajnie, trochę ten gasing nie wyszedł dzisiaj. Ale zawsze lepsze to niż siedzieć przed telewizorem, komputerem, telefonem. To zamykamy ten dla właśnie. I zachęcam do tego, żeby rajzować piechty. Na kole, na rolkach i no nie autem. Chociaż czasami też auto pomogą w takich rzeczach. Ja też na nikiera rajdy jadę autem. Ale bardziej polecam cugi. Czyli to co przed chwilą żeście widzieli. No i nasz fantastyczny las. Lubię to miejsce, niesamowicie. Las. Jak to pan Zdzisław Nowrotek w jednej ze swoich książek określił, kraina baśni i czarów. I coś w tym jest. No to tym oto optymistycznym akcentem godzę wam wszystkim. Trzymcie się i do zaś!